Liceum funkcjonuje już od roku. Dwie pierwsze klasy rozpoczęły swoją działalność 1 września 2016 roku. Jesteśmy szkołą skierowaną do młodzieży, która chciałaby się ukształcić w sposób szczególny pod kątem tych przedmiotów ścisłych. Dajemy możliwość młodzieży realizowania przedmiotów w zakresie rozszerzonym, takich jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz język angielski. Co nas odróżnia od innych szkół? Myślę, że z powodzeniem mogę powiedzieć, że po tym roku, że wyjątkowa atmosfera, wyjątkowe relacje, jakie się tutaj między nami, mną jako dyrekcją, uczniami wytworzyły, między naszymi uczniami a nauczycielami. Jesteśmy szkołą bardzo otwartą, bardzo przyjazną i dbamy o wysoki poziom nauczania, to przede wszystkim. Dajemy możliwość realizowania się młodzieży na wielu płaszczyznach, czyli jesteśmy otwarci na ich propozycje. W szkole działa cała masa zajęć dodatkowych, począwszy od teatru, który swoją premierę właśnie w tę niedzielę, premierowy spektakl odbędzie się o godzinie 16 w Młodzieżowym Domu Kultury. Mamy zespół muzyczno-wokalny. Mamy oczywiście koła przedmiotowe, które przygotowują młodzież do olimpiad. Mamy już pierwsze sukcesy z robotyki, ponieważ nasze uczennice klasy pierwszej, to należy podkreślić, zdobyły już indeks na Politechnikę Białostocką, konstruując swojego robota. Także prężnie działamy, prężnie się rozwijamy, ale teraz w przededniu tych terminów rekrutacyjnych otwieramy swoje drzwi po to, żeby gimnazjaliści przyszli, zobaczyli, porozmawiali z naszymi uczniami, no i jakby na własnej skórze się przekonali, no, że warto dołączyć do nas. Na początku to było tak, że mi w sumie kolega powiedział, że istnieje takie liceum i nie do końca wiedziałam nawet, o co chodzi. I tak po prostu powiedział, że są dni otwarte, czy chcę pójść. To stwierdziłam, no w sumie co mi szkodzi, tak poszłam. Tak w sumie całkiem oferta edukacyjna wydawała się bardzo ciekawa, zwłaszcza, że moja mama tutaj właśnie trochę porozmawiała i z panią dyrektor, i z panią sekretarką i powiedziała, że właśnie tu będzie na pewno super, bo jakieś będą różne właśnie wyjazdy i że chemia będzie właśnie w laboratoriach i fizyka w laboratoriach. Powiem tak, poziom nauki jest wysoki. Ale tutaj jakoś to stwarza taką atmosferę do nauki, że to wręcz aż chce się uczyć i naprawdę czuje się potrzebę tego, że się uczy. To też można zauważyć, że wielu naszych uczniów, znaczy znam już kilkoro, którzy uczą się na równi ze studentami prawie. Chodzą na przedmioty ze studentami razem. Mamy w kadrze zarówno nauczycieli typowo licealnych, egzaminatorów maturalnych, ale również kadrę tutaj z Politechniki Białostockiej, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, matematykę, informatykę, programowania uczy pani tutaj z Wydziału Informatyki. Także mieszana kadra, przyznam, że po roku to rzeczywiście się sprawdziło.